Cześć, tutaj nałogowe czytaczki. Przechodzimy do Was dzisiaj z filmikiem, który zapowiedziałyśmy w podsumowaniu grudnia. Jak może wiecie, wtedy miałyśmy pewne problemy techniczne, w związku z którymi nie udało nam się powiedzieć Wam o jeszcze jednej książce, którą Natalia przeczytała w grudniu, ja ją przeczytałam w listopadzie, a mianowicie o jednym z nas, Åsne Seierstad. Wiemy, że już wielokrotnie mówiłyśmy o tej książce, ale chciałyśmy się jeszcze do niej odnieść również w kontekście jednego z komentarzy, który pojawił się w dyskusji na jej temat, a mianowicie do takiego może trochę zarzutu, że książki tego typu, czyli książki, które są skoncentrowane na postaci negatywnej, na postaci, która wyrządziła społeczeństwu wiele złego, i która przyczyniła się do ogromnej tragedii, jest w pewnym stopniu gloryfikacją tej postaci i że jak najszybciej powinniśmy raczej zapomnieć o tym, co się wydarzyło i nie pamiętać o takim człowieku, jakim jest Andrzej Breivik, tylko mamy iść naprzód i nie koncentrować się na nim. Więc tutaj Natalia miała też dużo przemyśleń w związku z tym. Nie spodziewałam się, że tak Mara zrobi dokładnie taki wstęp, ale postaram się odnieść do tego. Tak, więc moim zdaniem ta książka jest bardzo wartościowa, ponieważ ona pokazuje, ile różnych rzeczy musiało się zadziać, żeby Anders Breivik tak się zradykalizował i żeby doszedł do tego punktu, w którym zaszkodził tak bardzo Norwegii i przede wszystkim ofiarom i ich rodzinom. I to, co jest tutaj ciekawe, to to, że na początku przyglądamy się dzieciństwu Breivika, temu, w jakiej rodzinie on się wychował oraz problemom, jakie stwarzał zarówno swoim rodzicom, jak i pomocy społecznej Norwegii, która no, moim zdaniem tutaj ewidentnie zawiodła. I jeszcze dodam, że to dzieciństwo jego pokazuje jasno, że taki człowiek, takie dziecko nie mogło wyrosnąć na normalnego mężczyznę. I na normalnego w takim sensie, że takiego przeciętnego obywatela, który by współgrał ze społeczeństwem, w którym został wychowany. Tak. Normalny. Tak, o to mi chodzi. I nie chciałabym, żeby to zabrzmiało, że w jakikolwiek sposób próbuję go usprawiedliwiać, bo tak absolutnie nie jest. Natomiast wydaje mi się, że właśnie ta książka świetnie pokazuje wpływy środowiska, wpływy rodziny na kształtowanie się młodego człowieka i jego dojrzewania w społeczeństwie. I to jest jedna bardzo fajna rzecz. Druga rzecz, która mi naprawdę bardzo się spodobała i mi zaimponowała, jak jest przedstawiona, jest taka, że tutaj poznajemy ofiary Breivika. Dowiadujemy się, jakie życie te osoby wiodły, zanim niestety na ich drodze stanął Breivik. I zwłaszcza wydaje mi się jedna tutaj historia jest taka szczególnie poruszająca. Jest to historia uchodźców z Iraku, którzy w Norwegii znaleźli nowy dom i bardzo dużo czasu i wysiłku zajęło im zaadaptowanie się, tak, asymilacja w tym społeczeństwie. Tak, dlatego wydaje mi się też, że chociażby z tego względu warto jest sięgnąć po tę książkę, bo bardzo często, kiedy mamy właśnie takie tragiczne wydarzenia, kiedy następują jakieś ataki terrorystyczne, to rzadko kto koncentruje się na życiu ofiar i rzadko kiedy my mamy okazję poznać te osoby, które no, bezpośrednio stały się ofiarami tych wydarzeń, a tutaj Åsne Seierstad daje nam taką możliwość i my możemy nie tylko poznać te osoby, które tam zginęły, ale również ich rodzinę i to, jak potem już po samej tragedii ta rodzina została potraktowana. Tak, zauważcie, że zazwyczaj słyszymy: w danym ataku zginęło 6 obywateli Japonii, tak, czy innego kraju, ale my tak naprawdę nic nie wiemy o tych ludziach i w książce Seierstad dostajemy taką okazję, żeby się przyjrzeć właśnie ich życiu wcześniej, no i potem, tak, po tych wydarzeniach. I jeszcze coś, na co ty zwróciłaś uwagę w tym filmiku, który nam nie wyszedł i mi tak zapadł w pamięć, to jest to, że
My mówiąc o tym reportażu, nigdy nie odnosimy się do podtytułu, czyli do tego, że to jest opowieść o Norwegii. I faktycznie my z tej książki możemy się dowiedzieć bardzo wiele o tym, na jakich podstawach zostało zbudowane współczesne państwo norweskie. I tutaj mówię o takim państwie socjalnym, o państwie, które na pierwszym miejscu stawia dobrostan i dobrobyt swoich obywateli. I jak to też doprowadziło do tego, że ci, którzy się nie zgadzali z tą ideologią, no, zaczęli się coraz bardziej radykalizować. Też taka rzecz, na którą zwróciłam uwagę u innych booktuberów, to, że często mówi się, że Asne Seierstad nie występuje w swoich książkach. A właśnie ja mam wrażenie, że jej głos jest odczuwalny. Wydaje mi się, że uważny czytelnik zobaczy, że Asne Seierstad jednak występuje w swoich książkach poprzez rzeczy, które nam pokazuje, poprzez komentarze wartościujące, które czasami tam padają, kiedy nazywa śmiech Breivika dziecinnym, czy kiedy naświetla drobne fragmenty z przesłuchania, kiedy na przykład Breivik za każdym razem dostawał to, o co prosił. No ja na przykład bym nie wpadła na to, żeby opisywać takie szczegóły. A wydaje mi się, że przez to, że ona pokazuje te rzeczy, właśnie podkreśla to, co jest dla niej ważne. No tak, ale z drugiej strony w jaki inny sposób mogłaby to opisać? Tak wiadomo, że ona jako autorka też odbiera to, co widzi przez pryzmat i swoich doświadczeń i tego, jak jest wychowana i czego była nauczona. Także wydaje mi się, że no to jest naturalne jednak, że ona takie rzeczy wybiera i... No nie wiem, czy ja bym pisała, Breivik poprosił o kawę, dostał. No właśnie, bo to Breivik tak... poprosił o pizzę, dostał. No ja tak, bym raczej w ogóle tego nie uwzględniła w swoim tekście. No właśnie, bo to jesteś ty i masz inne doświadczenia i masz inne podejście do tego, nie? Więc to jest jakby, wynika wyłącznie z tego, jak osobiście to wybierasz. No, czyli zgadzam się z tobą, że to jest jej jakby osobiste... Ja na przykład wyczułam krytykę w tych momentach, tak? Że on dostawał, że człowiek, który dopiero co zabił kilkadziesiąt osób, chwilę później dostawał wszystko, o co prosił, tak? Kawę, pizzę, czy co tam to było. Bez żadnego wahania, tak? Czy bez wątpliwości. A nie uważasz, że ona to pokazywała, żeby właśnie obnażyć trochę system norweski i to, jak w Norwegii się podchodzi do takich osób, które przed chwilą popełniły zbrodnie? No ale wiadomo, prawa człowieka są najważniejsze i on musi teraz być... Tak, ja myślę, że ją to strasznie wkurzało i ja to widzę w tej książce właśnie. Mm-hmm. Dlatego ja się nie godzę na opinię, tak, że jej w tej książce nie ma. Bo właśnie w takich momentach ja uważam, że jej głos, jej złość jest wyraźna, jest obecna. Mm-hmm. Tak. No i taka jeszcze rzecz, która wzbudziła nasze emocje, bo o tym rozmawiałyśmy, to jest to, jak te rodziny zostały potraktowane po tym, co się wydarzyło. Nie będziemy tutaj o szczegółach opowiadać, po prostu przeczytajcie sami. Tak, i... tak. Także reasumując, w naszej opinii nie jest to książka, która gloryfikuje Andresa Breivika, czy jest to książka, która przez to, że skupia się na nim, też jakoś miała być przykładem dla innych. Tylko jest to historia o Norwegii i to jest historia o tym, jak to się stało, że właśnie było możliwe dokonanie tak brutalnych i tak szerokich w skutkach ataków. Tak, jak wiele rzeczy do tego doprowadziło tak naprawdę. Mhm, tak. Pokazujące też bardzo jasno nieudolność służb norweskich. Mhm, niestety. Także o! Tyle. Tak chciałyśmy jeszcze dodać nasze 3 grosze do jednego z nas. Mamy nadzieję, że zainteresowałyśmy Was tym i oczywiście jak zwykle zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału, do śledzenia nas na Instagramie, no i do komentowania, do aktywności w 100%. Napiszcie, czy czytaliście tę książkę, jeżeli tak, to co o niej myślicie, czy zamierzacie ją przeczytać. Jesteśmy bardzo ciekawe. Tak. A tymczasem do zobaczenia. Cześć.